Trochę nas na wizji nie było, ale powróciliśmy. Open Night z cyklu Mężczyzna na ostro. Jeżeli mężczyzna na ostro, to teraz będzie o piłce nożnej, bo Euro 2012 już niedługo. Jednak nie do końca o tym. Ze mną panowie z zespołu Poznań FC. Pan Andrzej Hamerski i Michał Radłowski. Dzień dobry, witamy. Witamy serdecznie. Panowie, w Poznaniu istniejecie jako drużyna już od... 8 lat. 8 lat. Jednak pewnie nie wszyscy słyszeli o tym zespole Poznań FC, a spotykamy się dzisiaj ze względu na bardzo fajne wydarzenie, na wasz sukces. Nasz sukces bez wątpienia, ponieważ pierwszy raz po 8 latach udało nam się awansować z najniższej fazy rozgrywkowej, ligi rozgrywkowej, czyli z B klasy do A klasy. Pewnie być może właśnie to, co powiedziałem, też było odpowiedzią na pytanie, dlaczego pewnie nie wszyscy jeszcze o nas słyszeli. Dlatego, że nie sądzę, żeby każdy Poznaniak interesował się akurat rozgrywkami lig amatorskich czy lig niższych lig w Polsce. Natomiast B-klasa, A-klasa, ligi okręgowe istnieją. I taki zespół jak Poznań FC też ma od 8 lat miał swoją rację bytu w tych ligach. No, po 8 latach udało nam się po raz pierwszy historycznie awansować do klasy rozgrywkowej wyżej. Także sukces na pewno niewątpliwy. Wielki sukces, ale też pewnie dużo trzeba było starań włożyć w to, żeby to się udało. No zgadza się. My tworzyliśmy ten zespół od 2008 roku i tak naprawdę zajęło nam to aż 8 lat. Czwartego. 2004, przepraszam. Zajęło nam to aż 8 lat, żeby wspiąć się ten jeden szczebel wyżej. To wydaje się, że to jest mało. Tak naprawdę pracy ludzi i finansów, ile to pochłonęło, tego się tak naprawdę nie da zmierzyć, bo przewinęło się przez ten zespół w tym czasie prawie 200 osób. Nie można tego w żaden sposób wycenić i wymagało to po prostu polityki właśnie takich drobnych kroczków, żeby wspiąć się aż i tylko do A klasy. Zróbmy teraz małą retrospekcję waszego zespołu. Na początku powstaje amatorski zespół. Zgadza się. Ile osób wtedy w nim było? Sam zespół zakładało 12 osób, natomiast szybko zorganizowaliśmy pierwszy nabór. Odbyło się to z pomocą tutejszych mediów, tak? Na tym naborze zjawiło się bodajże około 30 osób. Z tych 30 osób wybraliśmy na poszczególne pozycje zawodników. Jednakże no, nabór chyba nie był najlepszy, bo pierwszy nasz sezon zakończył się, no nie można tak inaczej powiedzieć, jak sromotną porażką, tak? Bo na 20 meczów zaliczyliśmy 20 porażek przy fatalnym bilansie bramkowym. Natomiast teraz z perspektywy tych lat widać progres, ponieważ w tej rundzie na przykład nie straciliśmy jeszcze bramki. Czyli no, jest dużo, dużo do przodu. Jest dużo. Lepiej możemy też wspomnieć o tym, że kiedyś udało wam się zagrać z idolami z waszego dzieciństwa. Tak, ty? Dobrze. W ramach Pucharu Polski gramy mecze również z różnymi zespołami. Los chciał, że bodajże to był rok 2009, zmierzyliśmy się z Oldboyami Lecha Poznań, tak? Czyli z idolami z naszego dzieciństwa. Po boisku biegali m.in. Juskowiak, Dębiński, czy Kryger, Sławek Twardygrosz, aktualny trener Warty Owczarek, czy też legendarny skrzydłowy Lecha Mirosław Okoński. Jednakże dostaliśmy wtedy srogi łomot, przegraliśmy 8-2, jednak no, wspomnienia wśród chłopaków tego, że biegali wśród gwiazdorów takich zespołów jak właśnie Sporting Lizbona czy klubów z Bundesligi, to zostanie na zawsze. I właśnie chyba o to bardziej chodziło, dokładnie, o to, żeby zagrać ze swoimi idolami. Bardzo fajny wyczyn. Zespół jednak nie jest finansowany zewnętrznie przez sponsorów. Panowie, powiedzcie o tym, jak mały zespół radzi sobie w dużym mieście. Od samego początku istnienia tego klubu założenie było takie, że zespół finansuje się ze składek uczestników, członków tego zespołu. Czyli każdy zawodnik tak naprawdę, trochę to jest inne od tego, co widzimy w pierwszej lidze, prawda? Ponieważ my nie mamy podpisanych kontraktów, każdy zawodnik płaci za to, żeby mógł z nami grać w piłkę. Także to jest grupa pasjonatów. To od razu trzeba powiedzieć, że to jest grupa osób, która rzeczywiście chce grać w piłkę, poświęca temu nie tylko swój czas, nie tylko swoje zdrowie, ale też pieniądze. I z tych składek opłacane są wszystkie opłaty, które należy wnieść w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, które są za uczestnictwo w rozgrywkach, za zgłoszenie zawodników, za karty chipowe, które tak jak piłkarze pierwszej ligi czy ekstraklasy też posiadamy swoje, czy chociażby wynajęcie boiska na trening, na mecz, czy może to śmiesznie zabrzmi, ale opłacenie sędziów.
Natomiast tutaj nic nam nie grozi, bo ponieważ w B-klasie jest taka zasada, że sędziowie, którzy przyjeżdżają, są przez gospodarza danego meczu opłacani, mają opłacane delegacje i zwrot kosztów. Taka zasada, co powoduje, że te koszty są dosyć duże, ponieważ nie jest to tania zabawa. Natomiast przez te 8 lat bywało różnie, jeżeli chodzi o te finanse. Bardzo często było tak, że były osoby, które po prostu dokładały ze swoich pieniędzy większe kwoty, żeby uzupełnić dziury budżetowe. W tym momencie wydaje mi się, że ten awans sportowy, którym jest awans dla klasy, jest też oparty na jakimś takim organizacyjnym podniesieniu się do A-klasy, jeżeli nie piętro wyżej jeszcze, ponieważ rzeczywiście to ściągalność składek, czy zaangażowanie zawodników nie tylko w finansowanie bieżące klubu, ale też w jakieś akcje okolicznościowe jest naprawdę olbrzymia. Ja mam nadzieję, że ten wasz awans do A-klasy będzie takim może medialnym skokiem, tym, że będziecie bardziej rozpoznawalni i może sponsorzy będą chętniej do was walili drzwiami i oknami. Dlaczego? Ja też grałem kiedyś w takim zespole amatorskim, akurat z innego sportu, ale tego zawsze brakowało. Chodziło o to, że to była grupa pasjonatów, gdzie wszyscy chcieli grać, ale jednak trzeba było za to płacić. I w tym się właśnie odnajdują pasjonaci. Znaczy, tak, to jest raz. Tym bardziej, że my nie chcemy zarabiać jakby na tym. To nam nie zależy na tym, żebyśmy za chwilę prowadzili klub, który będą piłkarze zarabiali nie wiadomo jakie kokosy, a zarząd cały, tak jak tutaj częściowo siedzimy. Tak, chodzi o to, żebyśmy my nie musieli dokładać własnych pieniędzy, na które też ciężko pracujemy w ciągu tygodnia, czy w ciągu miesiąca, żebyśmy nie musieli dokładać olbrzymich pieniędzy do tego, żeby ten zespół w ogóle przetrwał, a tak po wielokroć było. Natomiast no tutaj też w końcu liczymy na to, że może coś się zmieni, jeżeli chodzi o politykę miasta też, no bo prawda jest taka, że o pieniądzach miejskich nie mamy w ogóle co marzyć, ponieważ nie stać nas na prowadzenie grup juniorskich, tylko grupy juniorskie mają szansę uzyskania pieniędzy z miasta, jeżeli nie jest to oczywiście któryś z dwóch największych klubów w Poznaniu. Natomiast ciągle liczymy na to, że znajdzie się sposób, czy znajdzie się jakaś może chętna osoba, która tak naprawdę nieduże pieniądze będzie w stanie wyłożyć, a nam odciąży to budżet zasadniczo, na przykład opłacając boisko dla nas, czy opłacając piłki meczowe. To wszystko trzeba tak naprawdę kupić. Wodę dla zawodników, zwykły zamrażacz, tak? który powoduje, że zmniejsza ból w trakcie meczu, jeżeli ktoś kogoś kopnie. To wszystko są pieniądze. A efekty waszej pracy pokazują, że chyba warto w was zainwestować. W takim razie powiedzcie mi, gdzie odbywają się wasze treningi w Poznaniu, bo chyba nie na Bugarskiej. No, zgadza się. Przez te 8 lat zwiedziliśmy tak naprawdę chyba wszystkie boiska, jakie są możliwe, nie tylko w Poznaniu, ale i tutaj w tych okolicznych miejscowościach, bo graliśmy nawet w Plebiskach podpoznańskich. Aktualnie już od dłuższego czasu trenujemy na boiskach przy Armii Poznań 15, czyli tam przy poznańskiej Cytadeli. Są obiekty 13. Jesteśmy zachwyceni z tego, że możemy grać tak naprawdę na boisku, gdzie jest sztuczna trawa, która tak naprawdę odpowiada temu, w jaki sposób my gramy. Ponieważ jesteśmy, może nie chciałbym użyć słowa ewenementem, tak? ale jesteśmy, wyróżniamy się na tle pozostałych zespołów B-klasowych tym, że nie gramy jakby piłki siłowej, tylko staramy się sprowadzić ten nasz styl tak w kierunku tych wzorców z boisk europejskich, tego co gra Barcelona, tak? Czyli na przykład słynne tiki-taki. I właśnie w ten sposób próbujemy grać, a do tego wymagane jest tak się wzorować. Nie boicie się trochę, że teraz w A-klasie będziecie nieco słabszym zespołem? Znaczy, patrząc na wyniki nasze, które odnosimy na przykład w meczach sparingowych, przed każdą rundą organizujemy mecze sparingowe oczywiście. I te mecze sparingowe staramy się grać zawsze też z mocniejszymi przeciwnikami, czy to jest A-klasowy przeciwnik, czy to jest nawet przeciwnik sekundówki, no to te wyniki napawają optymizmem, tak? Ponieważ udaje nam się często wygrywać z A-klasą już dosyć regularnie, z okręgówką też mamy swoje sukcesy w tych meczach sparingowych, oczywiście ze świadomością tego, że sparing to sparing, tak? Co innego jest walka o punkty na boisku. Natomiast patrząc chyba na jakość tego zespołu przez ostatni rok, jaki skok tak naprawdę jakościowy ten zespół poczynił pomiędzy rundą jesienną a rundą wiosenną, to chyba powinniśmy myśleć raczej nie o tym, żeby w jaki sposób naratuj się, kto może utrzymać się w tej A-klasie, tylko żeby tak może w tym pierwszym sezonie na spokojnie zachować ten środek tabeli. Czy macie jakichś swoich takich czarnych koniów zespołu, którym będziecie zaskakiwać? Oczywiście. Oczywiście. Jest kilka gwiazd, tak? Naszych gwiazd oczywiście w cudzysłowie, bo to jest, na tym polega siła tego zespołu, że mówimy o tym jako o zespole, tak? Natomiast no, każda drużyna gdzieś tam opiera się w jakimś sensie na kilku zawodnikach, którzy potrafią coś więcej niż pozostali. My też takie osoby mamy, natomiast nawet ich przezwisk nie będziemy teraz podawać, bo nie możemy zdradzać przed przeciwnikami w A-klasie.
Oczywiście, zostawiamy to tajemnicą. Panowie, w niedzielę wasz mecz. Zgadza się. Niedzielnym meczem, który będzie o 13 na boisku przy właśnie Armii Poznań 15, kończymy ten sezon, niezwykle udany. Jest to tak naprawdę przedostatnia kolejka, jednak w ostatniej kolejce, ze względu na to, że jeden z zespołów się wycofał, dostaniemy punkty walkowerem. Teoretycznie wszystko już zostały, wszystkie karty w lidze zostały rozdane, na pewno zajmiemy pierwsze miejsce w lidze i awansujemy do wyższej klasy rozgrywkowej, natomiast walczymy o inne rzeczy, tak? Walczymy o to, żeby pozostać niepokonanym zespołem w tej rundzie, walczymy o to, żeby wciąż nie stracić bramki w tej rundzie. Wiem, że wśród chłopaków jest duża mobilizacja, trener na pewno nie będzie wywierał może presji, natomiast wszystkim nam będzie miło zakończyć sezon takim miłym akcentem i tym milej będzie nam, jeżeli ktoś, nie wiem, z widzów, tak, z telewizów, chętnie wybierze się na takie spotkanie, po raz pierwszy doświadczając być może piłki z niższych klas rozgrywkowych i tak naprawdę odkryje, że piękno futbolu nie kryje się wśród tych piłkarskich tusk, które biegają gdzieś tam po boiskach europejskich, tylko właśnie wśród tych niższych lig, gdzie biegają takie osoby jak właśnie chłopacy z naszego zespołu. Ja mogę powiedzieć jedynie, że też jako człowiek, który się wychował tutaj w Poznaniu, oczywiście wiadomo, kibicował Lechowi Poznań, kibicuje na reprezentacji Polski, natomiast żaden mecz nie jest w stanie wywołać we mnie takich emocji, jak mecz Poznanie chce. Naprawdę, to są emocje niesamowite. To jeżeli człowiek naprawdę zasmakuje tego bakcyla sportu w tych niższych lig i zobaczy, ile serca jest wkładane w to, jak chłopacy walczą, jeżeli sobie jeszcze patrząc na to boisko, uświadomi, że oni płacą za to, żeby tak naprawdę móc grać i móc to realizować, a też zobaczą tak naprawdę nie chłopaków biegających w jakichś obdartych koszulkach, tylko co Państwo widzieli przed chwilą na zdjęciach, mamy fajne nowe stroje, mamy naprawdę, to wszystko już wygląda całkiem profesjonalnie i jak ktoś przyjdzie i zobaczy raz taki mecz, to obiecujemy, że jeszcze wróci na stadion, jeszcze zobaczy, bo to naprawdę są emocje niespotykane. W takim razie w niedzielę mecz, o której i gdzie? Tak jak już wspomniałem, gramy na boisku przy Cytadeli, to jest Aleja Armii Poznań 15. Początek meczu o godzinie 13. Warto przyjść trochę wcześniej, bo przewidujemy jakieś, może tym bardziej na tą skalę klasę rozgrywkową, jakieś atrakcje będą. Także proponujemy pojawić się wcześniej, zapraszamy wszystkich razem z rodzinami. To jest takie miejsce, gdzie można przyjść z rodziną. Jest też takie miejsce, gdzie można w razie czego kupić jakiś napój, kupić coś do jedzenia, także naprawdę można spędzić bardzo miło całe wczesne popołudnie niedzielne, oglądając mecz B-klasy, ostatni w tej rundzie, zresztą z drużyną z nami zaprzyjaźnioną, Awioł Kamionki, także zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie. No jak Państwo mogli się przekonać, dzisiejszy program Mężczyzna na Ostro to naprawdę bardzo męski program. Panowie... A nawet Mężczyźni na Ostro. Mężczyźni na Ostro dzisiaj w naszym programie. Jak Państwo zobaczyli, pasjonaci, którzy potrafią włożyć w swoją grę bardzo dużo serca, co oczywiście popiera nasz program, ja popieram osobiście. Zapraszam Państwa już teraz na jutro, na godzinę 17.30, kiedy Katarzyna Chmielarz poprowadzi swój sztandarowy program Open Night. Ja Państwu bardzo za dzisiaj dziękuję. Dziękuję Panowie za to, że przybyliście do naszego studia. No i życzę Państwu bardzo spokojnego wieczoru. Do zobaczenia, Mikołaj Szywiec.